Całkowita pula pieniędzy unijnych na termomodernizację wynosiła aż 106 milionów. Z tej kwoty 10 trafiło do Suwałk. Oznacza to, że kolejnych 5 suwalskich przedszkoli przejdzie gruntowną termomodernizację. Prace budowlane będą polegały na ocieplaniu ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropodachów, stropów, podłóg na gruncie, stolarki okiennej, a także drzwiowej. Zostaną też zainstalowane w przedszkolach ogniwa fotowoltaiczne, wymienione będą oprawy oświetleniowe na energooszczędne oraz systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. Prace będą przeprowadzane w przedszkolach numer 3, 4, 7, 8 i 10. Po zakończeniu robót wszystkie placówki przedszkolne prowadzone przez miasto będą miały charakter obiektów energooszczędnych.